No nie do końca jestem zadowolony, bo mieliśmy kapcia na pierwszym odcinku i przestrzeliłem taki dwójkowy. Na szczęście było gdzie pojechać prosto i zawróciłem, ale myślę, że tam trochę strachu narobiłem dla kibiców, którzy tam stali. Drugi odcinek też cały czas okazało się, że przy trzecim kilometrze gdzieś dotknąłem lewym przodem i taka duża niepewność, czy mamy też kapcia. No tak naprawdę ostatni odcinek pojechaliśmy w miarę czysto, ale momentami brakuje pewności. Auto ma olbrzymi potencjał, tylko trzeba umieć go wykorzystać, a ja mi brakuje kilometrów i z kilometra na kilometr muszę robić to mądrze, więc mam nadzieję, że ta druga pętla już będzie dużo lepsza. Co Cię najbardziej cieszy w jeździe tym samochodem? Ojejku, to całokształt. Tego nie można sprecyzować jednym elementem. Cieszy mnie to, że w ogóle nim jadę. Ruszanie, hamowanie, przyspieszanie, no, całokształt jest. To jest coś niesamowitego, to jest kwintesencja jakby rajdów. No ale żeby to wykorzystać, to trzeba dużo w nim czasu spędzić, żeby wykorzystać jakby ten potencjał.